Był już Lech Poznanie, była już Legia Warszawa, a teraz w naszym cyklu niesprzedanych jedenastek przenosimy się do Łodzi, a konkretnie do Widzewa Łódź, który obecnie gra w drugiej lidze, ale przecież przez tę drużynę przewinęło się przez lata wielu wybitnych piłkarzy i dzisiaj zastanowimy się, jak wyglądałaby ta wymarzona jedenastka właśnie Widzewa, gdyby przed laty nie opuścili go najlepsi zawodnicy. Ze mną jest Marcin Sikora, który w kwestii Widzewa wie wszystko, tak mam nadzieję, że będzie. Dzisiaj sobie porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry, też mam taką nadzieję. A w bramce naszej jedenastki, która będzie ustawiona w ofensywnym systemie 3-4-1-2 tak naprawdę, w bramce mamy wyjątek, bo mamy jedynego piłkarza, który nadal gra w barwach Widzewa. Jest to Patryk Wolański, który gra dla Widzewa od 2016 roku, chociaż wcześniej miał już przygodę z RTS-em 2011-14, później w Danii i teraz wrócił i regularnie występuje w barwach Widzewa. Stawiamy na niego, bo tak naprawdę nie mieliśmy za bardzo innego wyboru. Dokładnie, przez lata Maciej Mielcarz bronił bramki łódzkiej. Później byli różni zawodnicy, którzy no jakby od Patryka po prostu zwyczajnie odstają poziomem i myślę, że nikt w Łodzi się nie pogniewa na to, że postawiliśmy na obecnego golkipera łódzkiej drużyny, chociaż inaczej na pewno będzie z linią obrony. Tak, linia obrony będzie ciekawa i doświadczona. Wolański wygrał tak naprawdę z Maciejem Mielcarzem, tak jak mówisz, który dzisiaj już powoli zmierza do końca kariery, konkurencji poza nim właściwie nie było. Nie wiem, czy Bartosz Fabiniak, Bartosz czy Bartłomiej? Chyba Bartosz, ulubieniec świętej pamięci Janusza Wójcika, on jeszcze gra w piłkę? Nie mam pojęcia, ale pozdrawiamy. Ale właściwie Janusz Wójcik zakończył jego karierę. Tak, będzie tu takim jeszcze jednym piłkarzu, który się nieodzownie kojarzy ze świętej pamięci Januszem Wójcikiem, ale to później już bliżej ataku. Skoro wspomniałeś, ta mocno legijna, co tu kryć, obrona, bo każdy z trzech zawodników w naszej linii defensywy odchodził z Widzewa do Legii. Na prawej stronie Łukasz Broś. Łukasz Broś odchodził jako kapitan Widzewa. Pamiętam taką sytuację w Warszawie, gdy na meczu dostał koszulkę łódzkiego klubu z odprutym herbem Widzewa, więc no, łódzcy kibice nie wybaczają za bardzo przejścia bezpośrednio do Warszawy. Mało było zawodników, którym to jakby wybaczono. Zdecydowanie, zwłaszcza, że Broś najwięcej meczów z tych piłkarzy, których tu mamy, zagrał w Widzewie, bo 7 lat, 180 meczów. Obecnie Diabeł, taka ksywka, obecnie w Śląsku Wrocław. Mniej zdecydowanie meczów w Widzewie zagrał środkowy obrońca, czyli Jakub Rzeźniczak, łodzianin. Tak jest, który przyszedł do Widzewa z drużyn juniorskich ŁKS-u. Zagrał kilka meczów w Widzewie, później jeszcze był z Legii Warszawa wypożyczony do Łodzi. Bardzo młodo wchodził do drużyny i no spadał z nią z ligi. No ale Kuba, wiadomo, później stał się tak naprawdę legendą Legii Warszawa, najbardziej utytułowany piłkarz Legii. No nie sposób go pominąć po prostu w tej jedenastce, podobnie jak Kubę Wawrzyniaka. Tak jest. Dzisiaj Kuba Rzeźniczak w Karabachu Agdam, a Kuba Wawrzyniak powoli zmierza do końca kariery w GKS-ie Katowice i kolejny bardzo doświadczony zawodnik, w lipcu skończy już 36 lat. Jak to było z jego pobytem w Widzewie? Bardzo doświadczony zawodnik, grał długo w Łodzi, odszedł do Legii, skąd też ruszył w świat. Mhm. Czteroosobowa linia pomocy. Tutaj mieliśmy takie pierwsze dyskusje, bo ile te trzy nazwiska w obronie nie wywołały większych kontrowersji, bo byli po prostu najlepsi, to w pomocy Marcin chciał postawić na Dario Cristo, tak? Obok Łukasza Trałki, taki duet środkowych, defensywnych pomocników, żeby trochę wspomogli tę trójkę. Ja jednak uparłem się przy Mateuszu Cytnarskim w racji tego, że trzymamy się tych piłkarzy jak najbardziej, którzy odeszli. Opowiedz trochę więcej o tym Cristo, człowiekowi, który nie ogląda każdego meczu Widzewa w drugiej lidze. Wiadomo, że Widzew zmierza do awansu, do pierwszej ligi. Mam też nadzieję, że za chwilę będzie to ekstraklasa. I Dario Cristo to jest taki zawodnik, który z tej drużyny jawi się jako ktoś, kto w niej zostanie, kto ma poziom ekstraklasowy, dowodzi środkiem pola, jest kapitanem drużyny, został od tej rundy, jest takim wysokim środkowym pomocnikiem, ma gol, jak to mawiają trenerzy. Moim zdaniem to jest taka opoka i można wokół niego budować tę drużynę. No dobrze, ale jakoś tak siłą moich argumentów wygrał z nim rywalizację Mateusz Cetnarski. Obecnie w Górniku Łęczna przychodził do Widzewa ze Śląska Wrocław.
tak naprawdę tylko na wiosnę 2014 roku i tylko również wypożyczony do Widzewa był jego partner ze środka pola w naszej drużynie, czyli Łukasz Trałka, taki polski obieżyświat, chociaż od paru ładnych lat już zakotwiczył w Lechu. Ich występy w Łodzi można podsumować tym, że szału nie zrobili, jak to mawia młodzież. Zresztą tak jak nasz lewoskrzydłowy, czyli prezes Nakulma. Również był wypożyczony z Łęcznej, zagrał chyba niecałych 10 meczów, jedna bramka tylko. No cała ta trójka pomocników bardziej, jeżeli chodzi o Widzew, będzie wspominana ze względu na nazwiska niż na grę. Tak, no ale na tym też polegają nasze jedenastki, że wspominamy piłkarzy, których być może już dawno zapomniano, że występowali w ogóle w tych zespołach, a rzeczywiście i Trałka, i Cetnarski, i Predżus Nakulma, Bendego Zjad występowali w Widzewie Łódź, a na prawym skrzydle piłkarz, który zdecydowanie lepiej zapadł w pamięć kibicom RTS-u, czyli Bartłomiej Pawłowski, wypożyczony na cały sezon z Widzewa do Malagi, pamiętamy to, miał podbić La Liga. Tak, dokładnie, bardzo dobrze grał w Widzewie, no zresztą transfer potencjalny do La Liga mówi sam za siebie. To chyba był jego najlepszy okres w karierze. Dzisiaj nawiązuje w Zagłębiu do tak dobrych występów, ale no ten czas w Łodzi był naprawdę w jego wykonaniu bardzo, bardzo dobry. Przyszedł z Jagiellonii, Białystok i się sprawdził po prostu. No to świadczy o tym kwota transferu, bo chociaż do Maladze ostatecznie nie został na stałe, to odszedł do Lechii Gdańsk za 600 tysięcy euro. To jak na polskie warunki całkiem niezła kwota i dzisiaj rzeczywiście w Zagłębiu jakby powoli wracał do tej swojej wysokiej formy, gdzieś odnajdywał z powrotem ten swój potencjał. Przed tą czwórką pomocników mamy takiego łącznika między pomocą a atakiem. Właśnie wspominaliśmy go już niedawno, dawaj tego Włocha, czyli Stefano Napoleoni. Stefano Napoleoni, ulubieniec łódzkich kibiców. Przychodził do Łodzi jako młodzieżowy mistrz Włoch, szybko zaskarbił sobie sympatię, ale trenerów musiał do siebie przekonywać. Pamiętam takie czasy w Łodzi, kiedy kibice wzywali Marka Zuma, żeby wpuścił właśnie Napoleoniego. Odszedł z Łodzi i zrobił w sumie jakąś tam karierę, można by powiedzieć. Tak, całkiem niezłą. Odszedł do Grecji, do Lewadia Kosu, później Atromitos, ale teraz gra w drużynie Basak Sehiru, drużynie, która zmierza po mistrzostwo Turcji. Ostatnio nawet strzelił gola na 2-1 decydującego w starciu z Fenerbahce. Tak, nie jest tam pierwszoplanową postacią, wchodzi raczej z ławki, ale ma stałe miejsce. Trzeba powiedzieć, że ta drużyna ma wielu doskonałych piłkarzy w swoich barwach. Tak jest. No Napoleonie przegrał rywalizację chyba z Robinho po jego przyjściu. Jest tam Adebayor. Pamiętam, że wygrał z kolei rywalizację z Eliero Elią, takim znanym skrzydłowym kiedyś holenderskim. Także nazwiska niezłe. I Napoleonie tam grywa w miarę regularnie, chociaż ostatnio wchodzi z ławki. No, z nim było coś takiego romantycznego, egzotycznego, bo pierwszy Włoch, prawda? Włoch w ekstraklasie, no to było coś takiego, jeszcze takie charakterystyczne nazwisko. A Napoleonie to był pierwszy Włoch w ogóle, który strzelił gola w ekstraklasie. No i przed nim duet napastników, myślę, że bardzo mocna strona tej drużyny, ofensywnie przecież nastawionej, pomieszanie doświadczenia z młodością, chociaż Mariusz Stępiński, najmłodszy w tej drużynie, która generalnie średnią wieku ma dość wysoką, bo tu większość panowie po 30, Mariusz Stępiński najmłodszy, 24 lata ma tak naprawdę dopiero, a już klubów zwiedził w swojej karierze naprawdę sporo, bo teraz Kiewo, wcześniej Nantes, wcześniej Ruch Chorzów, a wcześniej Norymberga, do której trafił właśnie z Widzewa Łódź. Wisła Kraków jeszcze też była po drodze. Po drodze Wisła, tak. Tak, chyba trochę za dużo tych klubów w przypadku Mariusza. Odchodził z Widzewa, jak tylko skończył 18 lat, wyjechał do Norymbergi i no trochę przepadł. Wracał, próbował odbudować swoją formę. Kiedy tylko strzelił kilka bramek w ekstraklasie, znowu kolejna próba wyjazdu. I tak się toczy ta kariera Mariusza. Nie wiem, czy tak naprawdę nie byłoby lepiej, gdyby został w Polsce, zagrał 2-3 sezony w jednym pewnie z lepszych klubów ekstraklasowych i dopiero wtedy z ugruntowaną marką ruszył na podbój zachodnich lig. Tak jest, kto wie, może jakby się potoczyła ta kariera, gdyby Mariusz Stępiński został troszkę dłużej w Widzewie, on chyba już w wieku 16 lat pierwsze gole strzelał dla klubu, z tego co sprawdzałem. Obok niego doświadczony, bo już 36-letni, za chwilę 37-letni, ale metryki tutaj nie wypominamy, bo Marcin Robak cały czas regularnie strzela i mimo wieku jest obecnie, tak mi się wydaje, nadal, przynajmniej w momencie, w którym to nagrywamy, nadal najlepszym strzelcem polskim w Ekstraklasie. I być
może niedługo zawita do Łodzi. Już zimą mówiło się o tym, że Marcin Robak może wrócić do Widzewa. Kończy mu się kontrakt w czerwcu. Mieszka na co dzień w Łodzi, jest związany z tym miastem. Otwarcie mówi o tym, że chętnie jeszcze zagrałby w barwach Widzewa. Myślę, że po awansie do pierwszej ligi taki napastnik by się przydał. Tym bardziej, że Marcin Robak już w pierwszej lidze w Widzewie grał. Grał dwa sezony z rzędu, co ciekawe, dwa razy tę ligę wygrał, bo wobec afery korupcyjnej Widzew musiał dwa lata z rzędu grać w pierwszej lidze. W pierwszym sezonie był wicekrólem strzelców, Ilian Micański został królem, tam chyba różnica jednego gola była, natomiast już w kolejnym sezonie sam zdobył tę koronę. Doskonały duet wtedy tworzył z Sernasem, Darvidasem Sernasem. O, pamiętamy sympatycznego Litwina. Wysoki transfer jego, a Robak awansował z Widzewem do Ekstraklasy. Pierwsza runda, też chyba strzelił 7 goli w 10 meczach i transfer do Turcji. Tak jest, no po prostu sprawdzał się w Ekstraklasie, ten transfer z Korony razem właśnie z Maciejem Mielcarzem przechodzili w jednym czasie. To był dobry ruch i no gole i wiadomo, transfer jakby, no niesie to ze sobą, tak? Marzenia, nie wiem, Sylwestra Cacka o wielkim Widzewie właśnie były budowane wokół Marcina Robaka. No troszeczkę czasu, wytrwałości i pomysłu chyba też zabrakło. To na pewno, ale myślę, że o ile era pana Cacka nie jest może najlepiej wspominana wśród kibiców Widzewa, to występy Marcina Robaka jak najbardziej, zresztą statystyki mówią same za siebie, to co mi się udało sprawdzić, 76 meczów i aż 45 goli, także fantastyczny wynik i Marcin Robak jest trzecim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Widzewa po Arturze Wichniarku i Zbigniewie Bońku. Oczywiście ich nie umieszczamy w naszej drużynie, bo przypominamy najważniejsze kryterium, wybieramy zawodników nadal aktywnych, czyli takich, którzy nadal mogliby stworzyć właśnie taki zespół. Marcin Robak nadal takim zawodnikiem jest. On za 1 000 000 euro odchodzi do Konia Sporu, no i sprzedałeś mi tutaj teraz newsa. Kto wie, być może zobaczymy go z powrotem w drużynie Widzewa. Jeszcze wymienimy tylko kilku rezerwowych, którzy nie zmieścili się, mimo tutaj gorących dyskusji moich z Marcinem przed nagraniem. W tej jedenastce choćby Konrad Wrzesiński, który teraz odszedł do Karatu Ałmaty, Patryk Rachwał nadal grający, Rafał Grzelak, który kiedyś nie wiem, czy robił furorę, ale grał w lidze portugalskiej. Michał Stasiak, Filip Burkhardt, Kevin LaFrance, Piotr Grzelczak, no i Arkadiusz Piech, dzisiaj kolega z ataku Marcina Robaka, Dudu Parajba, kiedyś w Śląsku Wrocław również, Piotr Wlazło, Nika Żalamidze, który gdzieś tam jego kariera teraz na zakręcie, Jakub Bartkowski, Marek Wasiluk, Marcin Kaczmarek, Augustyniak, Stępiński drugi, Patryk. Było tych zawodników w Widzewie naprawdę wielu bardzo dobrych. Już nie wspominam i tych, którzy przecież nie grają, już choćby prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. A my podsumowujemy naszą jedenastkę ustawioną w systemie 1-3-4-1-2, taką mocno ofensywną i doświadczoną. Ja zacznę od obrony, a właściwie od bramki, gdzie Patryk Wolański, przed nim Łukasz Broś, Jakub Rzeźniczak i Jakub Wawrzyniak. A tobie oddam formacje ofensywne. Jako defensywny pomocnik Łukasz Trałka, na prawym skrzydle Bartłomiej Pawłowski, na takiej ósemce powiedzmy Mateusz Cetnarski, na lewym skrzydle Predzius Nakulma, jako ofensywny pomocnik Stefano Napoleoni i w ataku duet Marcin Robak i Mariusz Stępiński. Bardzo mocna drużyna, myślę, że spokojnie o ósemkę w Ekstraklasie teraz by walczyła i kto wie, którego jeszcze z tych piłkarzy zobaczymy w barwach Widzewa w przyszłości, a my zapraszamy na kolejne nasze nagrania z cyklu Niesprzedanych Jedenastek. No i oczywiście podpowiadajcie nam w komentarzach, którymi kolejnymi klubami powinniśmy się zająć, być może kolejnymi klubami z polskiej ziemi. Do zobaczenia. Do zobaczenia.